Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja, biskupa Miry. W zwyczaju 6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami. Często w nocy z 5 na 6 podkłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej dużej skarpecie. W tym dniu Mikołaj odwiedza też dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Pierwszaki ze szkoły podstawowej nr 1 w Lubaniu czekały na Mikołaja już od rana. Mikołaj nie zawiódł, przyszedł do dzieci po południu. Dzisiaj Mikołaj gości w szkole podstawowej nr 1. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że właśnie wybrał naszą szkołę. Dzieci były przywitane wszystkie, cała społeczność uczniowska przez Mikołaja i przez elfy. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani paczkami, które to przygotowały wspólnie elfy i rodzice uczniów. Następnie były zabawy ciekawe w klasach, ale szczególnie do tego dnia przygotowywały się właśnie klasy pierwsze, maluchy. Zaprezentowały swoje umiejętności, które nabyły przez pierwsze 3 miesiące nauki. W tej chwili prezentują się przy rodzicach, pokazują swoje umiejętności i wokalne, muzyczne, recytatorskie, a za chwilę będą pokazywały artystyczne i sprawnych rąk przy robieniu ciekawych stroików. Jest to święto wprowadzające nas w niezwykłe święto Bożego Narodzenia, Wigilii, święta rodzinnego. Także chcieliśmy tutaj już tą atmosferę, mimo braku śniegu, mimo braku zimy, ale już zaakcentować. W organizację szkolnych Mikołajek aktywnie włączają się rodzice uczniów. Szkoła by nie istniała bez zaangażowania rodziców. Naprawdę mamy wspaniałych rodziców, wspaniałe wychowawczynie i pani Ida Chwirot, i pani Beatka Siodłak, i pani Ania Szparak, które potrafią zaangażować rodziców, przede wszystkim mamy, babcie, dziadków, a także i tatusiów, którzy pomagają dźwigać prezenty Mikołajom. I to jest takie bardzo sympatyczne, że wszyscy tego dnia chcą być w szkole, znajdą czas i są razem wspólnie z dziećmi, bawią się z nimi, wytwarzając bardzo rodzinną, przyjazną atmosferę, która na pewno zaowocuje dobrym takim wsparciem psychologicznym dziecka w rodzinie. Święty Mikołaj odwiedził również dzieci w przedszkolu Akademia Malucha. 6 grudnia, jak wszystkie wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój wór niezmordowanie. Dziś każde nasze dziecko prezent dostanie.
Wiecie, że święty Mikołaj to postać niezwykła. Czyni cuda. Zawsze 6 grudnia, a dzisiaj właśnie mamy 6 grudnia. Przynosi podarunki, prezenty. W nocy z 5 na 6 podrzuca pod poduszkę prezenty. Powiedzcie, dostałyście może już dzisiaj coś? Czy już były prezenty? Ale słuchajcie, święty Mikołaj wie, że w naszym przedszkolu są bardzo, bardzo grzeczne i mądre dzieci. Dlatego postanowił odwiedzić dzisiaj Akademię Malucha. I myślę, że wszyscy dostaniemy prezenty. Mnie powiedział, że da rózgę, bo się spóźniłam, także myślę, że mnie obronicie. Że też jakiś prezent dostanę, a nie rózgę, żeby mnie nie zbił chociaż, to już będę zadowolona. Dlatego teraz wielkie brawa dla naszego Mikołaja, bo widzicie, jakim głosem przyjął, to da rózgę się spinał. Mikołaj zawsze się pyta, czy grzeczny byłyście. Ja widzę, że jesteście grzeczne. Dla naszego Mikołaja zaśpiewamy naszą piosenkę o Mikołaju, tak? Dobrze, Nataluś, co się mówi?
O, się nie trzeba nawet. Proszę, to dla ciebie też.